jest lista rankingowa. A jeżeli chcesz szczegółową listę, to tak jak mówię, jest wieloletnie prognozy. Wszystko. Od A do Z. Jest wszystko dobrze. Proszę Państwa, kolejny druk numer 11. Panie Przewodniczący, bardzo proszę. Wyspodobna sytuacja, od razu Państwu powiem, też jest wszystko. W sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie tworzenia zieleńców celów wraz z małą architekturą. Ustala się następującą wstępną listę rankingową zadań powierzonych w zakresie tworzenia zieleńców celów wraz z małą architekturą na rok 2014. Punkt pierwszy, doposażenie ogródków. Punkt drugi, montaż ławek, koszy na śmieci, nasadzanie drzew i krzewów według wskazań dzielnicy. Lista rankingowa została sporządzona na podstawie komisyjnych przeglądów i wniosków mieszkańców. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zamykam się. Ja też mam pytanie, ponieważ tutaj, według mnie, jeżeli chodzi o druk numer 11, to zupełnie się zgadzam i wiem, że taka lista jest. Natomiast jeżeli chodzi o druk numer 11, doposażenie ogródków jordanowskich, to tak jak na rok 2012 mamy taką listę oczywiście ujętą, a na 2013 ja nie wiem o takiej liście. Na 2012 jest, na 2013 takiej listy nie ma. A pisze rankingowa. I to dotyczy tak w paragrafie 1 punktu pierwszego, jak i punktu drugiego. Tym chciałbym zapytać ewentualnie. Tym bardziej, że Państwo piszecie w uzasadnieniu, że lista rankingowa została sporządzona na podstawie komisyjnych przeglądów wniosków. Znaczy ja odpowiem tak samo, że wieloletnie prognozy są do doposażenia ogólnie włączone i one tam występują. Zresztą z tego, że środków finansowych jest bardzo mało na te nasze zadania odnośnie ogródków jordanowskich. Tym samym na przykład montaż koszy, czy tam nasadzeń, czy krzewów tak naprawdę nie odbywa się na terenie dzielnicy. Więc to, co jest tutaj wpisane, to jest tylko i wyłącznie realizacja procedury. Po procedurze jest to opisane, że te elementy są wskazywane do zakresu wstępnej listy, która została tutaj przedstawiona na rok 2014. W zupełności się zgadzam z panem przewodniczącym, natomiast do druku numer 11 taka lista rankingowa ewentualnie powinna być podłączona, bo nikt z nas tutaj siedzących na sali obrad nie ma zapewne tego druku i pewnie by dobrze było, jak będziemy popatrzyli sobie, że mają być to, te ogródki na 2013. Nic by się tu nie stało. Ale to ja odpowiem. Wszystkie 9 ogródków są wpisane do wieloletniej prognozy finansowej i my nie możemy dawać na inne dzisiaj niż jak na te, na które są wpisane, bo musimy wypełnić kwotę. Jest powtórzyć te ogródki, żeby były służone w tej chwili. Jaki jest problem? A pan rozumiem, że zgłosił się teraz do dyskusji. Tak. Dobrze, pan radny. Bo wracam jeszcze po raz wtórny. Nie, to już jest inna uchwała. Szkoda, a liczę widzisz. Ponieważ wracam znowu jak uparcie do tego, dlatego że ta uchwała ma służyć mieszkańcom też. Ktoś wejdzie sobie na stronę internetową i popatrzy na uchwałę, jakie obudki mają być robione. No i nic z tego nie wie. Gdzie będzie szukał, że to jest gdzieś tam wpisane w jakiejś prognozie, nie? Co my tam wiemy. I pewnie może i większość radnych nie wie, że taka prognoza jest, bo nie wszyscy to siedzą, nie wszyscy są w komisjach. Pan radny miejski wie, no bo on tam jeszcze działa na szczeblu rady miasta, no to też ma większe rozeznanie. Natomiast i co szkodzi, żeby to powtórzyć w tych uchwałach? Dziękuję. Ja chciałem jeszcze raz powiedzieć, że myślę, że każdy z Państwa radnych, jak tu siedzimy, pamięta sesję, która się odbyła w maju. Na tej sesji głosowaliśmy dwa ogródki jordanowskie. Na osiedlu Centrum B, koło 8 i na osiedlu Teatralnym. I oba te ogródki miały dwa paragrafy. Jeden taki, że my dajemy środki finansowe na opracowanie projektu zagospodarowania, a drugi paragraf, myślę, że wszyscy Państwo radni o tym wiedzą, to był paragraf o tym, że wpisujemy kwotę 20 tysięcy złotych do wieloletniej prognozy finansowej. Nie trzeba sięgać do dokumentów miejskich, czyli budżetu miasta Krakowa. Nie trzeba sięgać do załącznika do tego budżetu, jaką jest wieloletnia prognoza finansowa. Wystarczy znaleźć naszą uchwałę na stronie internetowej. Dokładnie jest to wyspecyfikowane i powiedziane, jakie to są kwoty, które to są ogródki, które będą doposażane.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy ktoś jeszcze z dyskusji? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do drugiego głosowania. Kto z Państwa radny jest za przyjęciem projektu uchwały numer 11? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych się jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę numer 11.